Tak. Ole, oko. Tak. Jest, kurwa, jest! Ole, garbus, dawaj szybko. Płynie, 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 płynie. Nie trafił. Drugi raz? Jest! Dzień dobry, dzień dobry. Dzień drugi naszej lapońskiej przygody i zaspaliśmy tylko godzinkę. Mieliśmy wstać o 3:30, bo tutaj dni są zdecydowanie dłuższe niż w Polsce i po północy można jeszcze łowić i w zasadzie od godziny drugiej znów jest jasno. Teraz jest 4:30, a tak jak widzicie, naprawdę, naprawdę już słonecznie. Jest absolutnie piekielnie zimno, około 2 stopni w tym momencie i jest to mała anomalia. O tej porze nie powinno być tutaj tak zimno, szczególnie, że rano mamy te 2-3 stopnie, a w południe jest grubo ponad ich 20, ale absolutnie nie narzekam. Tak jak wspominałem, dzisiaj ruszamy na inną wodę, rzekę zostawiam za sobą, a my lecimy na niewielkie jeziorko, mocno zarośnięte, gdzie podobno jest trochę okoni i szczupaków i tam spróbujemy na lekki sprzęt trochę się pobawić. Jak wyjdzie? Zaraz się okaże. I jeszcze jedna mała rzecz. Wczoraj nie używałem praktycznie wcale mojej głównej kamery, dlatego że pływaliśmy na fajnym, ale jednak pontonie, a tak jak widzicie, są tutaj niesamowite skały. Dosyć niebezpiecznie, także zanim poznamy tą wodę, zanim nie popływamy tutaj trochę dłużej, to tej dużej kamery nie będę zabierał ze sobą na łódkę i dzisiaj również tego nie zrobię. Nie znamy kompletnie tego jeziorka i mimo tego, że to mała woda, no to w takich miejscach jak to w Skandynawii, szczególnie w północnej części, skały są naprawdę niesamowite, bardzo ostre, bardzo niebezpieczne, a absolutnie nie darowałbym sobie, gdyby coś się stało z moją kamerą, także tylko telefon, tylko GoPro. Wybaczcie, jak poznamy trochę te wody, wtedy na pewno to się zmieni. No dobra, znaleźliśmy trochę głębszą wodę. Jakieś zapisy w toni. To brotóweczka, lekki kijek i ogromne lapońskie okonie, jeden za drugim. Sztuk dwie. Jeden za drugim, powiedziałem. Halo? Halo? Czemu jeszcze nie ma brania? No, ja tak już zaniżam granicę krakena do 45. Jest, ale malutki. Granica krakena była 48, twój rekord. A teraz mamy granicę krakena 45, natomiast no po tym okoniu... Ale biorą! Ależ się dzieje! Otworzyli wodę, tuż za zjawisko! Dublety się sypią. Wystarczy, że pomiędzy nimi będą pływały takie ryby 40-45. Tak. I już będzie sympatycznie. A jeszcze jak w międzyczasie jakiś porządny szczupak, który zjada te okonie, uderzy, no to już w ogóle będzie fajnie. No ale to jest idealny rozmiar oksów, żeby tutaj się kręciły piękne pajki. O! Szczupak. Chyba tak.
chłopak na bańce siedzi, bo okno mają. Tak, taką, tak, tak, tak. Jak okoń, to przeładnie. Jak okoń, to jest bardzo duża ryba. On chyba nie wie jeszcze, że jest zapięty w ogóle. To idzie jak najazd, nie? Tak. Ja tylko ruszyłem obrotówką. Zaczynają ci nie najechałeś wtedy. No nie wiem, na razie w ogóle, wiesz, ryba nie jest świadoma. Ale chyba nie jest duży, chyba nie jest ciężki. Dobrze, trochę emocji. Teraz tak bujną, jakby trochę jednak był cięższy. 70 cm okoń. Zobacz. Zorientował się. Tak. Jak nie jest najechany, może być ładna ryba. Ale to jest 90, super. Lepiej. No, knaga. Tak, ładna ryba. Piękna ryba. Ładny szczupak. Ładny szczupak! Człowieku! Ale ryba! Minutę temu powiedziałem, że to jest idealny rozmiar okoni, żeby tutaj się kręciły ładniejsze szczupaki. I jaki grubasek! Dobrze! 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 Taki przyłów na okoniówkę. Ryba bardzo długo i chyba na szczęście nie wiedziała w ogóle, że jest zapięta. Uderzył natychmiast, zebrał tą niewielką obrotówkę. Fajnie pochodził, no i naprawdę przyzwoity pajk. Fajny, gruby, no i przepięknie wyglądający. 98. 98 centów. Okonióweczkę do 10 gramów. Patrzyłem, jak wygląda przed tą wyspą, bo w prawo tam na pewno można by było zakręt zrobić. Jej zatoka jest. A ten, może można tam i w lewo popłynąć. Ja bym się w ogóle nie gniewał, gdybyśmy przerzucali takie okonie, ale żeby pomiędzy nimi były duże. No. Jakby mi spadł, to bym powiedział, że ładny. Ubranie. Tak, zawalił. Ładnie ubarwiony, ale rozmiar mazurski. O! Rybę widziałem. Prawda? Tak, o konia. Dobrego? Nie. Zobacz, już dwie ryby widzieliśmy. Ale stąd. Teraz to się otworzy wody. Czyli my z Mazur przepływamy teraz do Laponii. A tu slip, podjazd, aluminiowe łódki, CVC, nagrywa Perch Pro. O, tam też głęboko i jest lepszy. Jak to jest okoń, jest dobra ryba. Jeżeli to jest okoń, to jest dobra ryba, nie sądzę. Myślę, że mały szczupak. Tak, do samego dnia tylko ruszyłem obrotówę. I ładne branie. No nie, tak bokiem chodzi.
Ja lubię pozytywne zaskoczenia, wiesz? Pozytywne to zaraz będzie, jak będę wędką go dobierał. Ładny szczupak, bardzo ładny szczupak. O, jest! Obrotówkowy master of pie. No i kolejny przepiękny okoń. Przynajmniej miał być przepiękny okoń po tej długiej przeprawie. Kilka rzutów, dwa niewielkie okonki i ten zebrał z samego dna obrotówkę. I na początku naprawdę liczyłem, że to będzie piękny garbus. To niestety szczupaczek chudszy, ale myślę, że taka 80. Bardzo spoko. Nie wiem, nie umiem powiedzieć. Bawimy się z okonkami. I właśnie uderzyło coś większego. Nie jest to na pewno okoń niestety. Dosyć agresywnie szarpie łbem, ale też i trochę waży. Także myślę, że może być fajny. Może być fajny szczupaczek. I po raz kolejny na okoniówkę. Wszystko. Dlatego finesse TC do 10 gramów. Każdą jedną rybę, jaką złowiłem na tym wyjeździe. I z powierzchni, i na obrotówki, i na gumki, i szczupaki, i okonie. Wszystko tylko na ten jeden kijek. Na ten delikatny zestaw. No, może być fajny. Może być fajna ryba. Tak trochę za agresywnie na masywną rybę, ale jest przyzwoity. 8 plus ryba. I trafiony na ogonie jest. Oh yeah! Szefie, podpływam. Zapraszam. No, na pewno. Ryba ma jednak inny pomysł. Mogę sobie połowić? Złotaj. Ale ten jakiś inny. Poprzednia ryba, dwie poprzednie w zasadzie, chyba obydwie większe, a nie jeździły tak jak ten. Yeah. Dzięki bardzo. Tutaj te obrotóweczki potrafią dawać naprawdę fajne szczupaki, no i mamy kolejny przykład. W zasadzie drugi, trzeci okonek i nagle pach, prawie 85 cm szczupaka, który zrobił tutaj naprawdę piękną jazdę na tym delikatnym zestawie. Szybko do wody i po następne. Dobry, dobry. Tak. Dawaj, odpuń kawałek i rzucamy kotwę. Zanim wypadną. Jest, jest lepszy. I u mnie też jest lepszy. Dobrze. Nie, mój jest po odprowadzaniu. Odprowadzają go, no. Dobrze. Mój jest ładny. Mój jest taki już całkiem chyba dobry. Mój jest całkiem ładny. Tak jest. Ponad 30 centów. Naprawdę dobry. Naprawdę dobry. Po 40 ty. Nie, no chyba 40 nie, ale myślę, że 30 z plusiorem. To, Łukaszku, to. Po głębinie ich szukaliśmy dosyć długo, bez efektów. Tu się okazało, że trzcinka team na ostrym spadzie i są. Trzeba wykorzystać, bo to nie wiadomo, czy one tutaj normalnie stoją, czy to podeszły gdzieś tam do ławiczki i kręcą się. Jest. Ale nie duży.
ale też i nie super mały. O, ładnie odprowadzał. 30. Dobry. Dobry okoń, jak to okoń. Chociaż teraz nie walczy. Nie, okoń, okoń. Dobry okoń będzie. Będzie dobry oks. Podbierakowy? No nie mamy podbierak. A, mamy podbierak. No to poproszę, bo myślę, że może być taki jak ten pierwszy. Drugi podbieraczek właśnie specjalnie na takie akcje wzięliśmy. O, tak jest. Dobry. Dzięki wielkie. Ale są śliczne te ryby. Takie kolorki. Jest. Ładny. Zaczynam mieć wątpliwości co do sprawiedliwości na tym świecie. Trzydziestaczek. Ładna ryba. Właśnie Łukasz powiedział, że to zaczęły brać przez to, że my zaczęliśmy jeść. Poczęstował ciastkiem. Pierwszy rzut i jest ładny okoń. Ładnie. Komuś. Nie widzę. Dlaczego tak mówisz? Tak jest. Myślałem, że coś się urozmaici, może większe odpali. Patrz, wpadła mi obrotówka pod łódkę. I stuknął. No, takie okonki. Już naprawdę przyzwoite, co prawda chude. Ale waleczne, no i przepięknie ubarwione, aż pomarańczowe brzuchy, czerwone płetwy, bajka. Wypuszczamy i szukamy kolejnych takich miejsc. Drugi dzień właśnie dobiega końca, jest godzina 23, właśnie zajechaliśmy na domek, no i czas na króciutkie podsumowanie. Ja mogę śmiało powiedzieć, że jestem zadowolony, udało mi się wyjąć 3 piękne szczupaki, mega gruby, mega silny, 98-centymetrowy szczupak plus ta 85, która niesamowicie walczyła na tym delikatnym zestawie i to jest chyba najfajniejsze, że wszystkie te ryby siadły na okoniówkę, plus cała masa średnich okoni, w większości z nich na pewno wam nie będę pokazywał, no bo to przerzucanie tak takich 18, 20, których 25. Szkoda waszego czasu, żebyście je wszystkie oglądali. Ja się wybawiłem świetnie, tym bardziej, że siadło też kilka naprawdę dobrych oksów i mam nadzieję, że w przyszłości dobierzemy się do jeszcze lepszych, bo takie pływają tu a na pewno. Niefajna rzecz to oczywiście to, że Łukasza wynik trochę gorszy. Mam nadzieję, że w kolejnych dniach Łukasz dowali coś grubego i poprawi mu się humor. Życzę mu tego z całego serducha i być może wydarzy się to już jutro, dlatego że prawdopodobnie zmieniamy wodę po raz trzeci, ale to zobaczycie w kolejnym odcinku. Dzięki wielkie za dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć.